Jak rozumieć myśl o końcu, końca historii, od której zaczyna się Pana nowa książka? Znaczy ta myśl, ona w oczywisty sposób odnosi się przede wszystkim do tezy Fukuyama o końcu historii, którą on rozpowszechnił w latach 90. XX wieku. Ona zapewniła mu ogromną popularność ale też w ogromnym stopniu przyczyniła się do stworzenia nowej autodefinicji Zachodu, a przede wszystkim Europy po końcu zimnej wojny. W tej autodefinicji Zachód wygrał dziejowe zmagania i właściwie zakończył proces historycznych konfliktów. Um, doprowadził dzieje do szczęśliwego końca. Skutek był taki, że w Europie bardzo wielu ludzi uwierzyło w to, że historia naprawdę się skończyła i że w związku z tym też wiedza historyczna nie ma już żadnego zastosowania. Że w pewnym sensie historia stała się bezużyteczna, ponieważ nic już istotnego nas nie czeka i niczego historia nas nauczyć nie może. Efekt był taki, że współcześni Europejczycy utracili zupełnie zdolność rozumienia historycznej zmiany. Przestali w ogóle rozumieć, dlaczego świat jednak w dalszym ciągu się zmienia, a ten świat nie tylko w dalszym ciągu się zmienia, ale on się zmienia coraz szybciej i coraz bardziej radykalnie. Żyjemy dzisiaj w takiej oto sytuacji, w której Europejczycy w dalszym ciągu chcieliby żyć w świecie końca historii, chcieliby, żeby nic się nie zmieniało, chcieliby dalej korzystać ze swojego komfortu i bezpieczeństwa, a świat znowu wchodzi w nowe, bardzo dynamiczne, historyczne zmiany, których Europejczycy, jak powiedziałem, pozbawieni historycznego zmysłu nie potrafią rozumieć. I to prowadzi mnie tak naprawdę do zasadniczego pytania, jak rozumieć to, co się dzieje, co jest bez wątpienia końcem końca historii. To jest jednak koniec tylko pewnej historii, pewnej historii Europy, która uwierzyła w koniec historii. I teraz. Czy ten koniec będzie oznaczał całkowitą degradację Europy, czy też nawet jej autodegradację w świecie, utratę jakiegokolwiek znaczenia? Czy jednak Europa ma przed sobą przyszłość, będzie potrafiła na nowo się odnaleźć w coraz bardziej zmieniającym się świecie?